Chciałem dzisiaj opowiedzieć panu historię. Historia, która zapisana jest w książce wydanej w 2019 roku. Jest to historia z Hiszpanii, z hiszpańskiego wojska. Zaczyna się historia w ten sposób, że jest opis południa. Południe, Hiszpania, gorące słońce. Na baczność stoi żołnierz w randze szeregowego. Stoi przed ścianą, na której jest wymurowana pewna tablica, stoi, pod nim ucieknie, on stoi na baczność i ani drgnie. Czemu tak stoi? Otóż coś przeskrobał i założono mu sobie kara w ten sposób, żeby stał na baczność i dokładnie wrył sobie w pamięć słowa, które na tej ścianie, tej tablicy są wypisane. W tej tablicy są wypisane słowa hiszpańskiego poety Calderona de la Barcy. I te słowa brzmią następująco. Tutaj największym dokonaniem jest posłuszeństwo, które polega na tym, iż nigdy nie kwestionuje się jej rozkazów, ani nie odmawia się jej wykonania. Tutaj bardziej niż gdziekolwiek indziej grzeczność, właściwe postępowanie, prawdomówność, zdecydowanie, lojalność, odwaga, męstwo, uznanie, dobra opinia, stałość, cierpliwość, pokora, posłuszeństwo, sława, honor i samo życie stają się udziałem nawet najsłabszych żołnierzy. Na dobre i na złe dla ludzi honoru wojsko jest nie mniej ważne niż religia. I ten żołnierz stał na baczność przez kilka godzin w samo południe z odkrytą głową, patrując się w tą tablicę i w jego świadomości te słowa, które czytał non-stop, wyryły się w jego świadomości. Tym żołnierzem był Javier Moliner Tello, który wtedy, kiedy stał na baczność, był już szeregowcem, ale od chwili, kiedy tej karze dostąpił, stał się twardym, zdyscyplinowanym żołnierzem. Tak nauczył się pokazywać zasady życia żołnierskiego. W ten sposób został sierżantem wojska i został powołany do szkolenia rekrutów. Rekrut to jest osoba, która dopiero przychodzi do wojska. Sierżant Moliner miał opinię twardziela i nim był. Był nieobłagany dla niezdyscyplinowanych, surowy dla nieśmiałych, nieprzyjednany dla obu boków. Czasami sierżant Moliner przesadzał swojej gorliwości i już miał zarzut pobicia żołnierza, który nie był w stanie sprostać jego wymaganiom. Ale mimo tego wszystkiego nie odsunięto go od szkolenia rekrutów, bo według jego dowódców nikt nie potrafił tak wychować młodych żołnierzy jak on. Służba wojskowa w Hiszpanii trwa rok i jest obowiązkowa. Przynajmniej tak było w 2019 roku, nie wiem jak teraz. Gdy nowo poborowi przybywali do koszar, sierżant Moliner powierzał ich wstępnemu szkoleniu swoim kapralom. Tych kaprali to on sam wyszkolił. On wyszkolił tych kaprali swoich, nauczył ich, jak postępować z rekrutami i byli nie mniej, że tak powiem wprost, okrutni niż on sam. I mówił do nich zawsze takie słowa: jeśli z którymś nie będziecie mogli sobie poradzić, przyślijcie go do mnie. Ale żaden z kaprali nie śmiał przychodzić do sierżanta Molinera z jakimś problemem, bo to znaczyło tylko jedno, że on jest bezsilny wobec tego problemu. A każdy kapral nie lubi się tego przyznawać, po prostu poradził sobie z nim sam. Ale sierżant Moliner też miał udział w tym szkoleniu. Ale któregoś razu zdarzył się nagle pewnego razu wyjątek. Ze zdziwieniem przyjęty przez ogółem, ponieważ nagle do pokoju sierżanta Molinera zapukał kapral razem z rekrutem, szeregowcem Martinezem. I kiedy sierżant spojrzał na nich tak spod przymrużonych brwi, kapral powiedział: obywatelu sierżancie, panie sierżancie, ja nie wiem, co mam z tym zrobić, może lepiej niech sam to powie. Mów. Panie sierżancie, melduję, że jestem wierzącym człowiekiem,
mówi sierżant, mówi szeregowy Martinez, i muszę odpoczywać w sobotę, gdyż tak nakazuje mi Bóg w czwartym przykazaniu biblijnego dekalogu. Sierżant Moliner skrzywił się nieco, jakby nie dowierzał tego, co usłyszał. On sam uważał się za ateistę, nigdy nie czytał Biblii, a tym bardziej o jakimś przykazaniu nakazującym święconym, i to jest sobotę na dodatek. Jakby nie dowierzał, jakby mrugał oczami i w końcu zapytał się: żołnierzu, czy wy wiecie, gdzie się znajdujecie? Tu jest wojsko, tu jest jednostka wojskowa, a nie jakiś klasztor. Tu nie ma mowy o jakimś gadaniu, o jakimś Bogu, a zwłaszcza o jakichś przykazaniach. Co wy sobie wyobrażacie? Tu jest wojsko i tu ja wydaję rozkazy. Ależ panie sierżancie, wyjść. Panie sierżancie, wyjść. Szeregowy Martinez wyszedł. Za chwilę zapukał do pokoju sierżanta Kapral, który wręczył sierżantowi list, który ten szeregowiec miał ze sobą. List, jak się domyślacie, był od pastora, który polecał i wyjaśniał całą sytuację, dlaczego w taki sposób kościół ten a ten święci, prawda, dzień sobotni, a nie jakiś inny. I nazwał to w tym pastor, w tym liście, nazwał to kwestią sumienia. Ponieważ sierżant Moliner już miał ten zarzut, o którym wcześniej wspomniałem, postanowił odpowiedzialność rzucić na kogoś innego, więc poszedł do oficera swojego, do kapitana, zostawił mu ten list z pytaniem, co robić. Niecałe 2 godziny później oficer wezwał sierżanta i powiedział tak: sierżancie, ten żołnierz ma rację. Zgodnie ze 14 artykułem Konstytucji Hiszpanii nikt nie może być dyskryminowany z powodu płeć, rasy czy religii. Panie kapitanie, sierżant próbował oponować, czy pan wie, co przyniesie takiego rodzaju skutek, jaka dyscyplina? Co z tym będzie? Trudno, sierżancie. Tu chodzi o konstytucję, a my jako pierwsi powinniśmy stać na jej straży. Musi mieć wolną sobotę. Sierżant Moliner przygryzł wargi, dysząc gniewem. O dyszeniu gniewu już czytamy, prawda, w Piśmie Świętym, prawda? W Dziejach Apostolskich, kiedy pewien młody człowiek też dysząc gniewem coś zrobił. Dysząc gniewem powiedział: on mnie popamięta. Zagwarantował mu wolną sobotę, ale w pozostałe dni tygodnia wyładował swoją wściekłość na bezbronnym rekrucie. Represje, jakie musiał znosić szeregowy Martinez, były wprost niewyobrażalne. Można nawet wprost powiedzieć okrutne. Poza wszystkimi obowiązkami, które spełniali żołnierze, ćwiczenia z bronią i tak dalej, to kiedy wszyscy szli na odpoczynek, kiedy wszyscy mieli wolne, szeregowy Martinez szedł, aby czyścić boisko, kuchnię, magazyn broni, latryny, czyli takie wojskowe toalety. Wszystko tam musiał robić. Oni, żołnierze, odpoczywali, a on musiał czyścić to wszystko. Każdego rodzaju nieuchybienie, każdego rodzaju rzecz, która była niezrobiona tak, jak sierżant Moliner kazał, generowała następne kary, następny czas spędzony gdziekolwiek indziej. Ale w tym wszystkim jeszcze bardziej sierżanta denerwowało co innego. Kiedy szeregowy Martinez wykonywał swoje zadania, nawet czasami był musztrowany w pełnym słońcu. Inni żołnierze odpoczywali, on maszerował na placu w pełnym słońcu. I kiedy wychodził, posprzątał latrynę, posprzątał to, posprzątał tamto, zawsze przychodził do sierżanta, meldując: panie sierżancie, melduję, że wykonanie zadania. Proszę o dalsze rozkazy. To sierżantem Molinerem trzęsło. Był niespokojny, był podenerwowany, poirytowany. I to jest poirytowanie zanosił do domu. I żona się pyta: co ty taki stałeś się nerwowy? O co ci chodzi? I on opowiada żonie: jeden z młodych żołnierzy doprowadza mnie do wściekłości. Nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Wymyślam najgorsze kary, a on nigdy nie protestuje. Wszystko wykonuje bez szemrania, haruje jak wół, a przy tym jeszcze śpiewa. Nie mam pojęcia, jak go złamać. Więc postanowił któregoś razu
kiedy szeregowy Martinez sobie przechodził, chwili wolnej, być może tej jakiej wolnej nawet nie miał, przechodził koło niego, zawołał: szeregowy Martinez, do mnie! Szeregowy Martinez, oczywiście serce podskoczyło do gardła, przyszedł do sierżanta, zameldował się, a sierżant zapytał się go wprost: proszę mi powiedz, co daje ci siłę, by znosić kary z całkowitą taką odpowiedzialnością, z całkowitym spokojem? Martinez spojrzał na sierżanta i bez wahania odpowiedział: panie sierżancie, siły daje mi Jezus. Nikt pana nie lubi w tej jednostce, panie sierżancie, a ja codziennie modlę się, aby Bóg zmienił pana serce i z niej był w tym sercu miejsce również na trochę współczucia i litości dla innych osób. Jak sierżant Moliner w tym momencie wrzasnął jedno tylko słowo: wynocha mi stąd! A szeregowy Martinez, wychodząc, odwrócił się w drzwiach i jeszcze powiedział: niech pan szuka Chrystusa w Piśmie Świętym. Biblia zawiera odpowiedzi na wszystkie pana pytania. Gdy można by było porównać twarz sierżanta Molinera do czajnika gorącej wody, to byłoby dokładne takie samo porównanie. Gotował się. Nie rozumiał, co znaczy szukać Jezusa, co znaczy szukać odpowiedzi, co znaczy szukać w Piśmie Świętym. Nic nie wiedział. Żona go próbowała uspokajać. Daj spokój, wyolbrzymiasz problem, mówiła do niego. Ale sierżant mówił: ale ty go nie znasz. To jest takie irytujące. Ja nie wiem, jak do niego podejść. Ja mu mówię o karach, a on mi mówi całkiem spokojnie: Jezus daje mi siły. No, jak to zrozumieć? Któregoś razu, przechodząc przez park, okazało się, że nagle szeregowiec Martinez miał chwilę wolnego. Wyszedł na krótką przepustkę. Szeregowy Martinez był na przepustce, a sierżant Molinez go spotkał na tej przepustce, kiedy był razem z żoną w tym parku. Z daleka zobaczył szeregowca i krzyknął: szeregowy Martinez! Szeregowy powstał na baczność i tylko powiedział: sierżancie, proszę, nie przy dziewczynie. Ale ja nic nie chcę. Zapraszam was na kolację. Ależ, panie sierżancie, zapraszam was na kolację, wszystkich, ciebie i moją żonę, ciebie z dziewczyną i moją żonę, proszę bardzo. Poszli do restauracji, na kolację i zamówił sałatkę z krewetkami i wino dla wszystkich. Sierżant Martinez cichym głosem powiedział: panie sierżancie, pan wie, że ja takich rzeczy nie jadam i alkoholu nie pijam. I on odwrócił się, sierżant Molina odwrócił się do swojej żony i mówi: no popatrz, on tak zawsze, on tak ze wszystkim, on cały czas tak robi. Czy on robi to złośliwie dla mnie? Ale jak wszystko się kończy, to już skończyła się służba wojskowa szeregowca Martineza. Wyszedł do cywila. Minął jakiś czas. Z żoną spędzał urlop w jakiejś miejscowości, jak tam nad morzem. Było tam parę przyjaciół, zostali zaproszeni na kolację z żoną i wśród zaproszonych gości było dwoje ludzi, którzy też byli osobami wierzącymi, którzy nagle przed samą kolacją poprosili wszystkich: czy moglibyśmy wspólnie razem podziękować Bogu, zanim zaczniemy jeść? Sierżantowi od razu przywołał się na myśl od razu szeregowy Martinez. I patrzył z niechęcią, powiedział tak: czy fanatycy religijni zawsze będą mnie prześladować? Podczas kolacji sierżant Moliner ni stąd, ni zowąd wypalił z pytaniem: czy wy też świętujecie sobotę? Oni patrzyli się na niego ze zdziwieniem, powiedział: tak, skąd pan wie, ale co znaczy słowo też? Czy spotkał pan kogoś, kto też świętuje sobotę? Pożałował od razu tego pytania, bo to wzbudziło dyskusję religijną, której wcale nie chciał. I ludzie ci zaczęli opowiadać o Jezusie i sierżant Molina zaczął im zazdrościć, bo mówili
z tak wielkim szacunkiem, wyglądali na szczęśliwych. Ich szczęście nie było takie puste, nie było udawane. Była ta trwała radość. Surowy sierżant nie mógł się oprzeć wrażeniu, jakie to na nim robiło. Być może dlatego, kiedy zaproponowali mu wspólne studiowanie Pisma Świętego, zgodził się. Przez cały sierpień, jak byli na tym urlopie z żoną, regularnie brali udział w studium Pisma Świętego. Zadawali mnóstwo pytań, zadawali mnóstwo różnego rodzaju rzeczy. Odpowiedzią często było tak: pytaj co chcesz, Biblia zawiera odpowiedzi na wszystkie twoje pytania. Gdy urlop dobiegł końca, sierżant Moliner wrócił do koszar. Jednak służba wojskowa już nie sprawiała mu takiej radości jak wcześniej. Teraz chciał studiować Pismo Święte, czytać je w zasadzie w spokoju swojego gabinetu i nie wychylać jakby nosa. Ale pierwszego dnia po powrocie z urlopu jeden z kaprali przyszedł do niego i: panie sierżancie, mam dla pana interesującą wiadomość. Przybyła nowa grupa poborowych i wśród nich jest jeden, co nie pracuje w sobotę. Sierżant Molin powiedział: dawać go. Szedł szeregowy Javier Ortega, blady jak ściana, bo wcześniej słyszał wszystko o okrutnym postępowaniu sierżanta. A jeszcze do tego wszystkiego sierżant powiedział do kaprala: zostawcie nas samych. I kapral, wychodząc, szepnął do ucha: wątpię, czy tu przetrwasz. Sierżant cię wykończy. Nogi się pod szeregowcem zadrżały. Kiedy drzwi się zamknęły, sierżant powiedział do szeregowca: siadajcie i mówcie mi, jak uwierzyłeś w Jezusa i co do Niego czujesz. Szeregowiec nie mógł uwierzyć własnym uszom. Myślał, że sierżant z niego kpi i chce go ośmieszyć. A wtedy sierżant powiedział tak: był tu pewien żołnierz, co jakiś czas temu, którego bardzo nieludzko traktowałem. Był też żołnierz, ten taki sam żołnierz jak ty. Te święci sobotę, a ja się nad nim znęcałem. Teraz, kiedy ja już poznałem Pismo Święte, będziesz mógł bez przeszkód służyć Bogu i pozostać Mu wierny. Będę traktował cię tak, jak powinien być traktować szeregowca Martineza. Kolejne miesiące sierżant Moliner studiował dalej Pismo Święte. I szukał kontaktu z szeregowcem Martinezem. Pytał się wszędzie, czy ktoś wie, gdzie, jak do niego się dostać, jak do niego się dodzwonić, w jaki sposób można go odwiedzić, czy zadzwonić cokolwiek innego. W pewnego razu piątek dostał numer telefonu do szeregowca Martineza. Zadzwonił do niego. Kiedy szeregowiec Martinez podniósł słuchawkę, powiedział: słucham. On się odezwał: szeregowiec Martinez? A w szeregowcu, w Martinezie, wszystko zadrżało. Chociaż już nie był w wojsku, chociaż już był cywilem, ale przypomniał mu się ten głos i to wszystko, cokolwiek wtedy przeżył w tej jednostce przez cały rok. Nawet nie odpowiedział. Także sierżant musiał powtórzyć: szeregowy Martinez, jesteście tam? Jestem, panie sierżancie. Cicho odpowiedział Martinez. Chciałbym, żebyście przybyli jutro do Sewilli, jutro rano na godzinę 9. Panie sierżancie, jutro jest sobota. Pan wie, że ja świętuję sobotę i nie będę nigdzie jeździł. Żeśmy to już przerobili w wojsku. Martinez, ja cię bardzo proszę, przyjedź. To jest niewykonalne. Bardzo proszę na mnie nie nalegać. Martinez, zadzwoniłbym wcześniej, ale dopiero teraz dostałem twój telefon. Bardzo cię proszę, przyjedź, bo jutro o godzinie 9 będę ochrzczony w kościele, do którego ty należysz. Podjąłem decyzję chrztu i chcę, żebyście na tym uroczystości byli. Chciałbym, abyście byli na tej uroczystości. Bardzo to dla mnie dużo znaczy.
Martinez za nim mówił. Po chwili odezwał się: proszę mi wybaczyć, panie sierżancie, ale panu nie wierzę. Co mam powiedzieć, żeby was przekonać? Chcę was tylko przekonać i powiedzieć, że jednak faktycznie studiowałem Biblię. Przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela. Biorę chrzest i chciałbym, żebyś na tej uroczystości był. Proszę cię, przyjedź. Panie sierżancie, ale to jest bardzo daleko. Musiałbym całą noc jechać. Błagam cię, przyjedź na ten mój chrzest. Wierzysz mi, Martinez? Odpowiedz. Wierzę. Martinez wsiadł do pociągu. O 8 rano był w Sewilli. Na peronie stał sierżant Moliner. Szukali się wzrokiem nawzajem, szukali się wśród osób, które wysypywały się z pociągu. Kiedy w pewnym momencie spotkali się wzrokiem, podeszli do siebie, uścisnęli sobie dłoń, a potem padli sobie w objęcia. Prześladowca i prześladowany, sierżant i szeregowiec, teraz byli braćmi krwi. Bezcenna krew usunęła wszystkie bariery między nimi. Historię tę opowiedział pewien pastor z Hiszpanii. Pastor tę opowiedział historię swojego życia, ponieważ pastorem, który tę historię opowiedział, był właśnie były sierżant Moliner. Dzisiaj nie chcę odnieść się do tego cudu zmiany serca sierżanta Molinera. Chciałbym poświęcić chwilę czasu na szeregowego Martineza. To wspaniały cud zmiany serca, kiedy to sierżant Moliner z okrutnego człowieka staje się uwielbieniem Jezusa, ten, który uwielbia tego Jezusa. Ale spójrzmy na szeregowca Martineza. W kontekście rozpoczynających się niedługo wakacji, urlopów wypoczynkowych, letnich, chcę zadać pytanie. Co sprawiło, że ten szeregowy cierpiał te wszystkie znęcenia się nad nim? Czyż nie mógł powiedzieć: okej, idę do wojska, rok czasu, wszystkie zasady, które powodują problemy, odkładam na bok, robię to, co mi każą, jak inni we wszystkie dni tygodnia, robię co, jem co wszyscy, nie robię żadnych problemów, po roku wracam do swoich zasad. Czyż mógł tak powiedzieć? No też mógł tak powiedzieć, pewnie, że tak. Ale nie. Szeregowy Martinez miał swój zwyczaj czytania Biblii, modlitwy, święcenia soboty, pokarmów i innych spraw związanych z byciem Adwentystą Dnia Siódmego. Tak jak czytamy w Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, wiersz 16. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, mowa o Jezusie, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Co to jest ten zwyczaj? Definicje słownikowe mówią tak. Zwyczaj, przyzwyczajenie, nawyk, często mówi się to jako synonimy. Jest to coś, na co potrafimy się wyuczyć w wyniku powtarzającego się mechanizmu zachowania, które staje się automatycznym zachowaniem. Tylko krótko wspomnę, że kiedyś czytałem o szkoleniu pilotów myśliwskich samolotów amerykańskich. Oni godzinami, tygodniami, miesiącami powtarzają jedne i te same czynności. Na czas mają wbiec do kokpitu i włączyć oczywiście symulator, nie prawdziwy samolot, włączyć, przygotować samolot do startu. Wpaść, kilkanaście przełączników powłączać w odpowiedniej kolejności na dodatek, na czas. Kiedy cokolwiek się pomyli, trach, jeszcze raz. Tygodniami, miesiącami uczą się tego wszystkiego. Nikt nie lata, nie ma go w powietrzu, nie ma go nic. On siedzi na ziemi, wpada do kabiny, kilkanaście przycisków trzeba przyłączyć, włączyć w odpowiedniej kolejności. Czemu? Że kiedy jest alarm ogłoszony, on nie ma czasu zastanawiać się, który teraz przycisk był, pierwszy czy drugi. On musi to zrobić automatycznie. I czasami taki nawyk jest potrzebny i nam, taki zwyczaj, abyśmy mogli wspólnie razem
wspólnie razem i dla siebie samego, choćby nawet być przy Jezusie. Rozróżniamy dobre i złe nawyki. Złym nawykiem, przykładem złego nawyku jest tekst z listu do Hebrajczyków, 10 rozdziału, wiersza 25. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to u niektórych jest w zwyczaju. Więc to jest jakby przykład złego nawyku. Warto w swoim życiu wykształcić za pomocą Ducha Świętego wszystkie te dobre zwyczaje, nawyki, przyzwyczajenia, takie jak modlitwa, czytanie Biblii, studium Biblii, pragnienie przyjścia do kościoła na nabożeństwo, no i oczywiście sam czas święcenia soboty. Apostoł Paweł też miał ten zwyczaj. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale czytamy wiersza od 1 do 3. A gdy przyszli Amfilios i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. Według zwyczaju wszedł do synagogi, bo tam było jego miejsce. Jedziemy na urlopy, jedziemy na wakacje. Ktoś może pomyśleć, tak jak wcześniej już mówiłem, te 2, 3, 4 tygodnie, może nawet 2 miesiące. Po co dźwigać Pismo Święte? Po co się modlić wtedy? Jest tyle dobrych rzeczy do wykonania. Woda, słońce, wszelkiego rodzaju rozrywki. Po co szukać gdzieś nabożeństwa? Potem się tym zajmę. Ale prorok Izajasz mówi w wierszu 26 rozdziale, w wierszu 3, temu, któremu... 26 rozdział, tak, żeby nie pomieszał. 26 rozdział Księgi proroka Izajasza. Wiersz 3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Temu, którego umysł jest stały, niezmienny, niezależny. Czy to w pracy, na urlopie, bo w tobie zaufał. Ufacie Bogu? To nie zmieniajcie swoich dobrych zwyczajów, niezależnie od sytuacji i miejsca, gdzie się znajdujecie. Polegajcie na Jego Słowie. Psalm 37 wiersz, od wiersza 3. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Tak jak szeregowy Martinez powiedział sierżantowi, to Jezus daje mi siły. Niech Bóg da i nam wszystkim sił do stosowania tych dobrych nawyków, dobrych zwyczajów, które prowadzą nas do wspólnego spotkania z Jezusem. Dziś, jutro i zawsze w oczekiwaniu na Jego powrót. Amen.